Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w Inscription. No i tak, względem poprzedniego odcinka, powiem wam szczerze, minęło bardzo dużo czasu po mojej stronie. I muszę przyznać, nie za bardzo pamiętam co i jak. Poza tym, że tak, walczyliśmy ostatnio z tą tutaj, nie pamiętam jak ona się nazywa. I nie daliśmy rady. Dlatego też dzisiaj rozpoczynamy odcinek od wspomniałej rzeczy, którym jest Autocomplete. Zobaczymy, jaką talię nam to sknoci. A, okej. Okay. Tomb Robber. Za jedną kością możemy dostać szkieleta. Necromancer. To jest to, że jak stwór ginie, to powraca do życia i ginie od razu. Bone Heap, okej. Okay. Field Mice. Okej. Okay. Wszystkie nasze energetyczne karty, jakieś inne. Mage Pupile, Banshee. Grave Digger, Draugr, Revenant. Mage Pupile bez moxów, okej. Okay. Dziwna kwestia, ale tak mniejsza z tym. Jak już mam taką dziwną talię, to zaraz spróbujemy walczyć z rybakiem tutaj. Oraz zanim to jeszcze pokażę wam takie miejsce, które odkryłem. I jednocześnie przyznam się do jednej rzeczy. Odcinek ten nagrywam ponownie, głównie dlatego, że właśnie ostatnio próbowałem walczyć z rybakiem 20 razy pod rząd, przegrałem chyba mniej więcej. Stwierdziłem, że po prostu nie ma sensu tego pokazywać, zacznijmy od nowa. Nie ukrywam, po prostu mi nie szło strasznie. Stwierdziłem, że to jestem idiotą i... Karta Salomona? Ciekawa. Zresztą jest to karta, którą ma też sam w sobie rybak bardzo często. A tu mam jakąś maskę, którą klikłem. I no, w sumie nie wiem po co. No, a tu jest tratwa, która też nie wiem po co jest. No, to chyba tyle. Nie sądzę, żeby coś tu więcej było. Ale tak, przypadkiem też to właśnie odkryłem, to chciałem wam pokazać. Mamy jakąś kończynkę, mamy kartę Salomona. Teraz swoją drogą jest moją zmorą w walce z nim. Ogólnie tak, miałem zdjęcie ryby, pokazałem mu, nie przejdziesz, dopóki nie pokonasz, tak, i no, rybak. Gościu, u którego największym problemem jest to, że no, ma takie ryby. I przy okazji też mam kończynkę. Nie wiem co ona robi, ale kliknę. A! To zmienia nasze... startowe te karty. Myślę, co to może być głupie, ale spróbuję w ten sposób. To oczywiście będzie przeskakiwać, poruszać się. Idealnie. Bo właśnie wiem, jak działają szkielety. Chciałem wam właśnie to też pokazać, tak wspaniale. Mam w ten sposób dwie kości wiecznie przy sobie. Patrzcie, one giną i powracają. To daje nam sporą przewagę, bo jeśli zdobędziemy teraz jakąkolwiek kość, to będzie super. Mamy Grave Diggera, dobra. Nie żeby to miało wielkie znaczenie. Ale muszę przyznać, ta talia póki co sprawuje się nieźle, jak tak patrzę. O nie, drugi tuńczyk. I tak długo przeżyłem, muszę przyznać, ale tak... tracimy zaraz nasz generator szkieletów. Więc chociaż trzy trupki wezmę szybko. Ile możemy. I skoro to zginie, czy mogę to poświęcić swoją drogą? Wiecie, jeśli można poświęcić to na Molmena. Poświęcamy, tracimy to niestety, ale tak, mamy Molmena, który przeżyje trochę. Nie młotkiem. Dobra. Zaczyna to naprawdę robić sens. Trzeba mieć sens. Wiecie o co chodzi. Mimo tego, że on ma te tuńczyki, to faktycznie taka talia. Nie pomyślałbym o tym. Jest naprawdę mocniejsza niż to, co mieliśmy. I Factory Conduct. Kolejna ta dziwna rzecz, której nie znam. I ostatecznie moglibyśmy poświęcić tutaj tą dwójkę, dajmy dla Field Mice'a, ale on zginie zaraz, więc nie. To nie ma sensu. Chociaż nie, dobra, to było głupie, zaraz nie wyskoczą. A nie, dobra, Molmen, dziękuję ci, gościu. Uratował sytuację. Dobra, Factory Conduct. Teraz właśnie chciałem sprawdzić to, o co mi chodziło, bo... poczytam dokładnie i wydawało mi się, że tak to działa. I uwaga, uwaga. Może to roboty 0 na 2, które blokują. A lataczy. Nic wielkiego, okej. Okay. Draugr. Dobra, Draugr. Od razu go zagrywamy. I czy tą dwójkę opłaca się poświęcić? Nie, zablokują nam tuńczyki, więc... nie opłaca się, trzeba sobie tuńczyka i tego Kingfishera. Okej. Okay. W Draugrze... a nie, nie zablokuję go. Dobra, to warto byłoby jednak się tego pozbyć. Okej.
bot dający bateryjki. Teraz pozbądźmy się tych dwóch w takim wypadku. Zarzućmy Field Mice'y. Nie przegramy jeszcze. Ale tak, tego nie opłaca się, bo Field Mice za Field Mice takie trochę głupie. Okej, dwa tymczyki, czyli 4 obrażenia. Niestety jesteśmy na przegranej pozycji coraz bardziej. Chociaż tak. No i teraz szczerze sytuacja, w której znowu nie wiem co zrobić. On zginie, no. Field Mice'a nie mam jak zagrać i tyle. Znowu przegram. Niestety. Ale dobra, ta talia ma sens. Spróbuję jeszcze raz, bo wiecie, powiem szczerze, że ta przeciwniczka jest jeszcze gorsza, więc tak. Bone Heap. Dobre. Mógłbym Early Gravediggera zarzucić. Tylko to, czy go ubije? Nie, nie ubije. Dobra. Można byłoby tego zaryzykować, tylko czy to ma sens? Tak, zagrajmy w ten sposób. Zacznijmy zbierać kości. I tak, no to więcej nie wiem, czy jest coś do dodania. A jego zarzucam, bo to i tak jest tylko poświęcenie. Aha. Nie, zaraz przegramy. To jest naprawdę ciężkie, żeby tak tym grać. Jeśli tak, Molmentu przyblokuje, no ale nadal. Wydaje mi się, że chyba wybrałem najtrudniejszy starter ze wszystkich możliwych. Jak tak teraz myślę. Jak widzicie, no tutaj ciężko cokolwiek zrobić z tym wszystkim. No mogę to zarzucić, mogę tutaj to postawić i tak zaraz... to stracę. Nawet nie, po prostu przegrałem. To trudne to. Chyba naprawdę wybrałem jakiegoś kiepskiego startera. I ta talia radziła sobie świetnie, ale to jest zbyt i tak zależne od farta. Mogę, wiecie, zaryzykować tutaj jeszcze... O! O! Tutaj trochę ładniej to wygląda. Tylko teraz... Dobra, zaryzykuję w ten sposób, wiecie, osłabimy tym samym też tego, jak to się nazywa, tuńczyka. Chyba dostracimy to. I tym samym jedną kość z tempa, ale niech będzie. Bone Heap... Wiecie co, to rzucimy dopiero, jak tu będzie Kingfisher. I co, największy spokój będzie tutaj. Więc tak, to tutaj, żeby zablokować tuńczyka znowu. I okej. Mamy chwilę spokoju. Molmen. Nie mam jak go wystawić, niestety. Ale okej, spokój. Chwila, Tomb Robber, okej. Necromancer, okej, dobra, super, wiecie co? Necromancera musimy zostawić na kiedy indziej. To nam da podwójnie kości. Z drugiej strony tu mam teraz Revenanta, którym możemy trochę wyrównać wynik. Stracimy go niestety. Tym samym stracimy też wartość niesioną przez niego. No ale trzeba. Musimy po prostu wyrównać, wiecie, tuńczyki. Chociaż tak zaraz pewnie padniemy. Mage Pupil, super. Chyba tylko, że tak to nijak pomoże. Necromancer. Bone Heap już nie mam jak. Chociaż tak, 4. O, Kingfisher wyskoczy teraz tu. Najgorzej. Chociaż... nie, czy jest też tak źle? Jest. Prawie. Stracimy tego... Gravediggera. Ale tak, teraz powiem wam szczerze, wezmę tutaj ile się da szkieletów już z kości, póki mam okazję. I... jeśli go poświęcę teraz, nie dostanę jednej kości. Ale... jeśli tego nie zrobię, to przegramy. Dobra, trudno. W ten sposób to możemy tak, to możemy tak. Szkielet już na zapas. Ginie. Okej, on przyblokuje oba ataki i jeszcze będzie żył. Super. Tutaj też będzie Salmon.
Dobra, to zarzucimy to, żeby on jeszcze przeżył. Bąki pan niestety tracimy. Weźmiemy kolejne szkielety na później. Okej, to jest niebezpieczne. Ale może przeżyjemy, może jakimś czymś sobie dam radę. Okej, nekromancer pada. Smutne. Czym 4 to przegrane, okej, czyli teraz tak. Rozegrać to szkieletami. Pozwoli nam trochę zabezpieczyć sobie sytuację. Da nam 4 kości, co jest najważniejsze. Zablokuje oba ataki, na szczęście. Da nam tu jeszcze więcej kości, okej. Nie mamy nekromancera. Ale sytuacja opanowana. Wygraliśmy to. Dobra, wiecie co, tutaj trzeba dużo strategiczniej myśleć, jak tak patrzę, ale daliśmy radę. Jedno obrażenie. Fajnie. Wiecie, preferowałbym więcej, ale udało się. Ugraliśmy to. Ale już myślałem, wiecie, że to trochę tak nierealne. I dobra. Ty pobiłeś, ty przechodzisz. Najpierw weźmie. Bestialskie karty! Squirrel Ball! Ne. Orange Mage. Mox card on the other side of the board gain one power. Pomarańczowe karty będą atakować teraz. Potężne. Bonehound, znamy. Field Mice znowu i Mantis God. Może być. Dzięki. Dzięki, rybaku. Czy coś? Okej, i co teraz? Jest tutaj pułapka. I nie do końca chyba rozumiem, o co tu chodzi. Mniejsza. Okej. Okay. A, czyli kawałki zaschniętej krwi wypadły, po prostu pękały tutaj, jak to tworzyłem, ale są dwa pakiety. I co my tu mamy? Bonehound był, Maul, czyli kart po prostu, Mantis God, Bloodhound i Double Gunner. Jakiś taki potężniejszy bot atakujący. Papieżasty, ale wiecie, no, zawsze coś. Tu mamy za to Field Mice'a, Horkala, Bullfroga, Pharaoh's Pets, super. Chociaż to już mieliśmy i znowu tego kogościa, okej. I co teraz tu w sumie? Bo wiecie, tak trochę nie mam pomysłu, co dalej zrobić. Rozumiem, że tutaj sobie właśnie jakiś zając chyca. Więc spróbujmy w ten sposób. Aha. No to proste było. No oczywiście musimy zrobić zdjęcie. Bo nie możemy ze sobą tego wziąć. A to jest coś? Nie, niczego nie ma. Okej, tylko jakieś takie tajemnicze oczka. A na wszelki wielki... Nie zapamiętam, więc robię dwa screeny. I talii, bo ona była w miarę dobra. Ale zobaczymy, czy coś tutaj teraz by zmienił nasz kolega. Jego by teraz dorzucił. My HP pilów nadal. To na... Takie są tylko double gunnery teraz. LKV. Okej, center drony. Mallman nadal. Bonehip, Tomb Raider, Mantis God, Necromancer. Trochę się pozmieniało. Ale wiecie, ja będę sprawdzał wszystkie zmiany. Jak na razie to jest moja jedna nadzieja na to, żeby coś sensownego stworzyć. Bo akurat coś, tak mogę szczerze wam przyznać, moja słabość, jeśli chodzi o takie gry tego typu. Zarządzanie talią. Naprawdę to jest okropne. Przynajmniej dla mnie. Ale mniejsza, mamy tu coś. Teraz pogadajmy z handlarką. Okej. Yet another turn of the skinning knife. Okej. Pora nastawić kolejną pułapkę. I... przykręcił... Ta poza przykręciła głowę po prostu jakby nigdy nic i tyle. Czyli nawet oryginalnie tak było. Czujesz zajęczą krew na tobie. Walka. Spodziewałem się tego, ale dobra. Bullfrog i... Barrowing Trap. Okej. Okay. Also an... Okej, okay, czyli takie typowe, jakie mam teraz zdanie, no nie najlepsze. A dobra, zarzucimy tak, żeby prawie pozbyć się Bullfroga. I wiem, że mogłem ich od razu też wystawić, ale no nie chcę. Dziękuję. To da nam dodatkową energię. I teraz tak, mogłem to postawić na Bullfrogu, w sumie albo na Kojocie. Nie mamy moksów, widziałem, że tam dalej moksów nie ma, więc niestety, tak, 3 obrażenia w nas.
Nekromanta. Super. Akurat się przyda do pozbycia się kojota. Wiecie, kojot jest groźniejszy od żaby. Więc dlatego to jest dobry wybór. Mantis God. Tak, pozbywam się tego. Dostałem więcej kości. A Mantis Goda tutaj stawiamy i trzy pola będzie atakował. Niestety Bullfrog. Najgorzej. Przegrałem. Nie pomyślałem. Podejść bliżej byłoby z ciebie świetna skóra, tak. Wybaczcie, tak to wygląda. No, jest naprawdę trochę rozkojarzony z tym wszystkim. O, Tomb Robber, okej. Dobre rozdanie ogólnie. Mogę to postawić tu w sumie. Tylko teraz tak, najgorzej, że musimy teraz pilnować, żeby ta pułapka się nie poruszyła. A z tym będzie kiepsko. No i kojot już, oczywiście. Co nie powinien pamiętać, kolejność raczej się za często nie zmienia tego typu rzeczy, więc tak. No i nekromans. Kolejny kojot, nie, wiecie co, mam pecha tym razem. Nie przegramy, znaczy nie ugramy tego. No. Oczywiście. Ja po prostu... Może nawet nie jest kwestia, wiecie, tego, że nie potrafię. Dzisiaj mam po prostu chyba ciężki dzień. Ale żeby to wszystko poprawić, musiałbym usiąść i pomyśleć o nad jakąś tam chyba talią osobiście. Ta bazowa, że tak nazwę, która była magiczna, nie wydaje się być wystarczająco mocna. Ale tak, spróbujemy może właśnie taką wepchać wszystkie karty magów, które tu mamy. I wiecie, czy to zadziała. 26 na 20, bo to akord też tak właśnie mogę dodać, odkryłem, że można właśnie nadmiarowo robić. Wezmę do tego Tomb Robbera, bo czemu by nie? Wiecie, to nie jest nic, czym wiele przypłacimy. Grave Diggera też, niech sobie będzie. I tak, taką talijką spróbujemy. Kości będziemy używać tylko do szkieletów, chociaż... Necromancera też wezmę. Będzie tak, kości będą tylko dodatkiem. Tak będzie najlepiej. I... nie chciałem tego bota. Wiecie, i może do tego, żeby jeszcze mieć jakieś zastosowanie, jak będziemy mieli tego dużo, to jeszcze to. Ewentualnie statek. Ale skupiamy się jednak na magach. 11 minuta. Ja nadal nic nie zrobiłem, ale okej. Okay. Ja mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo naprawdę... Nie spodziewałem się, że to będzie takie ciężkie. O, surowak 1 na 1. Dobra. A czy to blokuje? Nie blokuje. Dobra. Czyli idealnie naprzeciwko niego będziemy mogli to ustawić. A i teraz tak. Naprzeciwko Bullfroga nie chcę trzymać obrażeń, więc postawimy zielonego moksa. To tak, to tak. I mamy teraz... Ideal. A, nie mam pomarańczowego. Pomarańczowego stracić bym nie chciał. Ale dobra, rozegramy to w ten sposób na razie. W następnej rundzie może pomyślimy, co zrobić, żeby jakoś to poprawić. Ale no. Nie jest najgorzej jeszcze. Jeśli to zarzucę, to tego stracę. A w sumie nie chciałbym tego. Jeśli to uderzę, to stracę, tak? Za trudna ta decyzja. Ja będę musiał się skupić na innych rzeczach. Na razie. No cóż, dobra. Marnujemy kolejnego moksa, mamy ich jeszcze więcej. Ale wiecie, w ten sposób trochę poblokujemy. Dłużej. Tak, Grave Digger przeżyje 3 rundy, ale da nam przynajmniej 3 kości, na kiedy indziej. Hounda niestety nie możemy... Ja jestem Jałpem. On nie wymagał niebieskiego, żeby żyć. No tak. Jeśli to zagram, to będzie głupie. Jeśli nie zagram, to stracę 2. Gdybym to zagrał, to w następnym rundzie bym wygrał. Ja nie myślę. Ale okej. Okay. Mniejsze z tym. I tak to jeszcze możemy ugrać, jak tak patrzę. Bo mamy 7 kości. Idealnie. Na styk. To
sensie, wiecie, mogło być trochę lepiej, ale... Ale no, to jego zarzucę, czy żeby to była mądra opcja? Nie najmądrzejsza, ale niech będzie. Mhm. Dobra. Sytuacja wydaje się być co najmniej opanowana. Ten MOX jest bezpieczny, dzięki czemu... Czy w sumie bezpieczny? Nie, ciężko powiedzieć, co jest bezpieczeństwie. Zarzucimy to tylko, żeby Bullfrog się nie przebił. Datek widmo za 4 kości, czy... To... Dobra, zagrajmy tak. Dacimy jego. Ale piesu to chyba nam zaraz ugra? Nie, nie ugra. Okej, okay, teraz jest ta runda, kiedy trzeba zmaksymalizować obrażenia. Więc tak. Dwa trupki. Rozbijamy to, to dwa. Dajemy tutaj te dwa trupki. Maksymalne obrażenia, będziemy mieć dużo folijek. 8, dobra. Super. Jak wiecie co? Nie jest kiepsko, bo przegrałem. Ale z drugiej strony, przegrałem tyle razy. Ale wracając. Natomiast teraz będziemy mogli chyba kupić Ouroborosa, jeśli nie mylę. A wydaje mi się, że jeśli chodzi o wszystkie karty, to ta jedyna ma potencjał do odwrócenia losów w wielu bitew, więc tak. Łapka strzeliła jednak. Zdobycz uciekła. A Trapper, czy to chyba... Jeśli nie mylę, sprawdzam, chyba to był Snitcher, czy coś takiego? Strasznie dziwne określenie. Nie spotkałem się z tym, ale mniejsza. Czeka na kolejną ofiarę. Pokonałeś naszą trójkę. Leszy cię oczekuje. Okej. Okay. I co my przy okazji tutaj dostaliśmy? Bloodhound. Okej, okay, to znane. Mantis God, super. Field Mice, okej. Okay. Orange Mage oraz... Gem Fiend. If Gem Fiend's owner control no mox cards, Gem Fiend perishes. Dobra. Nie jest nic złego. Ale jeśli jest taka sytuacja... Od razu dorzucam tą dwójkę. Chcesz handlować? Oczywiście. Poproszę o Ouroborosa. Nie jest to może najmądrzejsza decyzja, ale wiecie, na przyszłość warto go mieć. Nawet tutaj go tak wsadzę. Jeśli się dobierze, na dwa moksy poświęcę. A nie, moksy nie mogą być sacrificed. A to tak, na razie go nie będziemy może dokładać. Ja, ale tak, z czasem zrobię talię, w której on się odnajdzie, a póki co zobaczmy jak z Leszyn. Mhm. Pokonałeś tutaj, nie jestem pewien określenia, ale jakiegoś tam prospektora. Jakiegoś tam rybaka, czy tam wędkarza i enigmatycznego trapera, czyli snycerza, podkreślam, o ile się nie mylę. Znalazłeś się przed swoim ostatecznym meczem, leszym, skrybą bestii. Przygotuj się, bo moje bestie nie pokażą ci żadnej łaski. Tylko kły. Stryk, kamera. Nie oszczędzaj swoich kreatur. Moja kamera, czy mój aparat oczekuje uchwycenia ich momentu porażki. A moje bestie są famiczne, nie jestem pewna, ale dobra, mniejsza. I co my tu mamy? Bardzo dobre rozdanie, muszę przyznać. Patrzcie, możemy to prawie że idealnie ugrać. Zielony MOX, żeby to zadziałało. A ten tutaj. I tak, mogą nam niby przeresetować, ale nie ma to po co. Dzyń. Tu mamy już potem ewentualne, jak to się nazywa, kości, jeśli będą potrzebne kiedyś. Nie mam pomarańczowego MOXa, okej. Dzyń, na razie się tym przejmujemy. Koń niestety nam dobije tego gościa. A. Potrzebuję zdjęcia kosztu tego tutaj. Nie rozumiem. Nie rozumiem po co, ale okej. Terta kości. Bierzemy szkieleta. Szkieletem ubijamy kojota. Super. Szkielet się rozpada niestety. Chwileczkę zanim ten tutaj zginie. Potrzebuję jego statystyk. Nie wiem co on tu tworzy, ale... Jak na razie nie wyszło ci to za dobrze, Leszy. Kolejny MOX. Dobra, zarzucimy go na później.
Orange Mage już może teraz być przygotowany, więc super. Kolejny kojot, niedobrze. O, ostatecznie sigil, czyli znaki. A, to wystarczy. A, śmierć twoich stworzeń stworzy bestialską mozaikę. Nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. A tutaj potrzebujemy niebieskiego moksa. Nie mamy takiego. Orange Mage'a nie ma co zarzucać. Z drugiej strony kojota trzeba powstrzymać. Okej, kojota powstrzymam w najbardziej podstawowy sposób, jaki istnieje. Trupkiem. I tak, ta karta jest, powiem szczerze, moim ulubieńcem póki co. Co prawda stracimy go, więc mogą w sumie więcej trupków naszykować. Ale tak. Tak, tak. Okej, dobieramy karty. Super, super rozdanie. I teraz tak, ty już nie jesteś nam potrzebny. Dziękuję za twoje poświęcenie. Orange Mage. Co? To nie koniec. Ale i tak wygraliśmy. Okej. Okay. Nie będziesz ich potrzebował, mam coś lepszego. Aha. Musisz się lubić przez stworzenie tych wszystkich rzeczy. Teraz to są twoje karty. A teraz zobaczmy, jak sobie poradzą. Moje bestie lubią zróżnicowaną dietę. Wy żartujecie? Żartujecie, tak? A nie, dobra, mam jeszcze normalne karty. Wiecie, już się bałem. A, będzie ciężko. Wiecie, bałem się tamtego, ale tak tutaj nie jest aż tak źle. Użyję amalgamu, wiecie, jak dużo się da, bo tak szczerze, te amalgamy są świetne, żeby nagrodzić kości na później. Blokować gryzniego, więc, bo wiecie, wyszło tak w miarę fajnie. Nie oszukując samego siebie. O, Necromancer. Fajnie byłoby go dorzucić, ale na razie... No, będąc szczerym, nie mam miejsca na Necromantę, więc... Powolutku wygrywamy z tym gryzlim. Kolejny gryzli przychodzi. Ale to już jest kiepskie. Dobra. Chociaż... Okej. Jednego moksa muszę zostawić, to większych obrażeń nie będę miał. Zostawmy jak jest. Jakimś cudem udało nam się to wygrać. Mimo wszystko. Wielki skryba był, co niesamowite, pokonany. Bardzo odległe światło wskazało na z dawno zapomniany monument. Coś takiego, wow, on to nawet teraz opowiada. A nie, tutaj. Okej! Okay. Wow, czyli pokonaliśmy go. Mamy achievement! Avenging Druid! Zwyciężyłeś. Ledwo unikając zębów i szponów, skryba bestii został pokonany. To, że mnie pokonałeś, chyba przekracza jakiekolwiek oczekiwań czy tam przekonania. Nie ciężko mi się tłumaczyć. Wybacz, mówię, ciężki dzień. Ale teraz muszę się tobie poddać. Jedyną moim żałością było to, że nasza bitwa była taka krótka. Na pewno szczyt zwycięstwa jest uczyniony słodszym, jeśli tak dalej. Aha. Przez dokładnie. Lepszy zapach, coś takiego. Wiecie, chodzi o to, że szkoda, że tak krótko, ale tak, dostaliśmy talię i co to w ogóle jest? Wild Mice, okej. Okay. To było. Bloodhound. Rabbi Golem, okej, okay. Can't be sacrificed. When Rabbi Golem purchased a Ruby Mox is created in its place. Okej, okay, czyli to się zmienia w Moxa. Fajne, fajne. Nie najlepsze, ale może być. I Force Mage. If creature would attack Force Mage, it does not. Okej, okay, czyli idealna taka kontra na jakieś potężne bestie. Fajne. Oraz kolejny pakiet, w którym mamy starego znajomego Ruby Golema, automatona jakiegoś takiego, 1/1/3, nie najlepsze. Adder, to jest fajne. Pork Kal po raz kolejny i Adder, ciekawe. Battery low. Co? Poczekaj, co to jest? O co chodzi? A, jakiś inny ktoś.
Okej. Musiałem zobaczyć twoją twarz po przegranej. Jesteś taki... jebski. Nie ma co się dziwić, że jesteśmy tutaj z powrotem. Okej, nie wiem o co ci chodzi, ale tak. I co? I bylibyśmy jeszcze prędzej, gdyby dysk nie został zagubiony. Okej. To wygląda jakby... jakby gra pamiętała to, co się działo, jak była świadoma tego, że jest grom. Wow. Pójdź dokładnie na tą twarz, bo już nigdy jej więcej nie zobaczysz. Okej, wiecie, chwila, czekajcie. Czy ta nasza właśnie, ten Stout nie wygląda mniej więcej tak, jak kończyliśmy grę? Wiecie, to zanim się to zmieniło? Faktycznie. Mam dosyć bycia twoim zwierzątkiem, ty śmierdząca bestio. To faktycznie, a więc... Chwila, czyli on uczynił jego kartą? Pozostałych możliwe, że też w ten sposób. No, okej. Dziwne. Za daleko to popchnąłem ostatnim razem. Czemu oni tego nie widzą? Życie jak bestia to byłoby to szlachetny czyn. Okej. Nawet takie niewielkie stworzenie jak łosica. Nawet jak... Rzęsko, takie niewielkie stworzenie jak łosica, coś takiego. Czy on coś więcej powie? Nie. Ale okej, dobra. Wow. Czy on coś więcej powie? Ja praca się kontynuuje. Znajdź ryby dla dalszego. Mniej więcej tyle. A tutaj się nic nie dzieje. W sumie... Tak... Właśnie, wiecie co? Przekaz, jak teraz sobie uświadomiłem. Tak, mówiła, że most się naprawi, jak jednego z nich pokonamy. No tak, pamiętam już teraz. A jest jakaś inna opcja przejścia gdzieś, nie? A tu jest jakaś... To jest to chyba technologiczne. Tutaj potencjalnie mamy naszych magów, więc... Gdzie chcę tu przyjść? Bo jeśli to jest związane z naszymi magami, to tutaj może zdobędziemy więcej kart. A póki co to? No, nam na to jest zapisane. Witaj. Jeśli czytasz, to musisz być... musisz tu być dlatego, że chcesz... wyzwać mnie na pojedynek. Nie, Magnificusa. Do bitwy karcianej. Okej, coś tego typu, ale mniejsza. Jednak, by uzyskać ten przywilej, musisz najpierw pokonać moich trzech uczniów, którzy są chyba teraz albo teraz kończą edukację, czy coś tego typu, albo tych, którzy dopiero to skończyli, ale tak. Jeśli natomiast chodzi o to, gdzie oni są, to jest dla ciebie do odkrycia. Pozdrawiam, Magnificus. Okej, czyli czy będą jakieś zagadki? Dziwny monokl, ubierasz go. Okej, widzimy teraz jakieś różne rzeczy. Okej, czyli tu musimy jakieś przekręcać coś i widzimy znowu jakieś ślady, jak to było podobnie do ostatnich. Chyba. Mniejsze, na razie zobaczmy, co tu mamy. Collected cards. Okej, czyli tu kolekcję kart można przeglądać. Fajne. I widać, mam bardzo mało z różnych dziedzin, ale tak, mniejsza z tym. Zobaczmy, co można kupić. Chcesz pohandlować? W sumie smutne, że teraz nie mamy. Wydałem to na Ouroborosy, co mogło być głupie. Ale tak, Bloomerich, Steam Mage? Activate pay free energy to increase the power and health of Steam Mage by one. Okej, czyli za energię możemy tutaj go ulepszać. Super, moim zdaniem. Musimy to zdobyć. Mox, nope. Jakiś Belarian Smox can't be sacrificed. Czyli podwójny Mox. Dwa Moxy w cenie jednego i magiczna paczka. A wiecie co? Skorzystam. Zdecydowanie skorzystam z tego wszystkiego. O, jak tylko zdobędę sposób na to, żeby...
jak to się nazywa, żeby wiecie, kupować te karty, ale tak, póki co zobaczmy jeszcze raz. I tak, czaszka, skrzydełko, czaszka. Sprytne, sprytne, fajne, podoba mi się. Czaszka. Oczywiście na odwrót wszystko robię. Skrzydełko. Czaszka. Świecia, bzium i... I co teraz w sumie? Rozumiem, że można stąd wyjść. Och! Ten ból jest niemożliwy. Coś tego typu. Moje organy się topią. Czy ty to widzisz? Magnificus zamienił mnie w... Gluta, maś, na mój ostateczny test. Muszę pokonać tylko jednego więcej pretendenta. Wtedy zdobędę swoje zasłużone miejsce. Moje zasłużone miejsce w talii mistrza. Jako jedna z jego docenionych kart. Nic mnie nie zatrzyma. Mam nadzieję, że dobrze oddawałem jego ból. I patrzę, znowu inny styl. Co my tu mamy? Emerald Mox i Green Mage. O, okej. Czyli Green Mage mają tyle, ile mamy zielonych kryształów. Okej, taką mają siłę. Wow, stracimy teraz wszystko, co sobie zarzucimy. Zaryzykuję w ten sposób. Wiem, że to wiecie, nie jest najmądrzejsze. Ale chcę zrobić teraz coś takiego. Tak, stracimy teraz to wszystko przez Greena. Nie, nie stracimy wszystkiego. Na całe szczęście. Ale tak, zarzucę to może tak, w takim wypadku. Wiecie, żeby to pomału to blokować. Nie jest to najlepsza sytuacja, ale jeszcze da się to ugrać. Boże, tylko, że nie mamy jak zdobyć brakujących, tak, że tak nazwę, elementów. A one na dobrą były za jeden przez to. Przegram, wiecie. Czuję, że ja to przegram. Statek nam tu nie pomoże. Tak, przegram to. Na szczęście jest taka piękna opcja. Poddaj się. Smutne to. Tak. To wszystko było tego warte. Proszę, przekaż o moim zwycięstwie mistrzowi. Najszybciej jak tylko możesz. Niestety nie możemy. Co ty robisz? Ukończyłem mój ostatni egzamin. Czemu? Czy my skończyliśmy? Proszę, nie znowu. Wiesz, mi go żal, no ale musimy go pokonać, więc tak. Sytuacja jeszcze gorsza. Reroll. Czy ja dostanę dokładnie to samo co ostatnio? Tym razem zrobimy to trochę inaczej. Nie zniszczymy Moxa. Ale będziemy mogli dostawać Moxy bojowe w ten sposób. Prawie że nieskończoność. Dobra, to było głupie. Dobra, tak. To naprawdę było głupie. Więc wiecie co, może lepiej zakończyć na tym ten odcinek. Żeby się trochę bardziej, jakby to określić, skupić na sobie, na tym wszystkim i was nie męczyć tak bardzo moimi porażkami. No, tak w sumie będzie lepiej. Więc tak, w ten sposób znowu... Co on tu powie? Tak, znowu kończyłem. Proszę, poinformuj go, Magnificusa, o moje zwycięstwo. Chciałbym gro, ale niestety nie mogę. A póki co tak. No jak już mówiłem, niestety jestem dzisiaj mocno rozkojarzony i tak dalej, więc będziemy już pomału kończyć ten odcinek. Jedne co jeszcze tylko na szybko zrobimy, to chciałbym zobaczyć, wiecie, jak tutaj wygląda mniej więcej. Jakaś fabryka taka po prostu. Bezpośrednio tutaj sobie siedzi. Jest jakiś pokój, handlarka, no tak, kto inny. Jakie karty mam tutaj? Chcesz handlować? Technopak, co to jest? Meatbot? O,
czy swój bot, który służy do poświęceń. Ciekawe są tutaj komba. Pick droid, okej. Okay. Leap boty znamy i... Curve hopper? Nie jestem w stanie zrozumieć, ale okej. Okay. Boty po prostu jakieś takie za energię. Dosłownie masowo drukuję tu kartę. Tutaj co mamy? Przeszukaliśmy te wszystkie śmieciowe karty i znaleźliśmy paczkę kart. Więc takie w sumie dobre na zakończenie. Paczka kart techno. Co my tu mamy? Rozumiem, że głównie oczywiście techno karty. Explode boat, czym explode boat? O. Okej, czyli jak on ginie, to to, co jestem przeciwko niemu i wszystko wokół niego dostaje 10 obrażeń, spore. Shatterbug. Shatterbug jak działa? When shatterbug damages another creature. Another creature precious, ok. A, czy jak coś naprzeciwko tego wskakuje, to bije go od razu i to unicestwia tak natychmiastowo. Fajne. To Double Gunnera znamy, Gravediggera znamy, Banshee znamy. Da się coś jeszcze zobaczyć? A, okej, okay, już rozumiem. Myślenie o tym wszystkich rzeczach. Że tak nazwę. Sprytne. To jest słownie nie atakuj. Nie atakuj mode, więc tak jest lepiej. Już nie, to tak trzeba zrobić. W ten sposób pozbędziemy się tego. Tak nie robić. Nie, to daje 3. Też daje 3. A może tak? Też 3? W ten sposób mamy 1. A tak, bo nie atakuj mode jest. Więc tak, tutaj 3. A to tak może. Tak, dobra. Nie ogarniałem do końca co jak, ale niech będzie. Ale dwie paczki. Ja ci miałem kończyć, ale gdybym zobaczył takie rzeczy, to warto poszukać. I fig droid mieliśmy. Plasma Jimmy. Okej, okay, czyli tutaj tak można strzelać sobie dosłownie. Fortnite R? Fortnite R. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, chyba że to jest jakiś anagram, którego nie jestem w stanie odczytać, ale tak. A, to on się po prostu porusza. Nic przydatnego. A ta paczka? Ma coś lepszego. Double Gunner. Energy Contact. O, nie tracę energii nigdy. Czyli pozwala w nieskończoność karty sobie elektrycznie zagrywać. Szkielecik tak po prostu. To dodam do talii na pewno. I Wolf Cup. Też fajne, dobra. A ta skrytka... Chyba wiem, jak to będzie działać. A, plus 1? No co chodzi z tym plus 1? Nie wiem, może... Charakterystyka... Chodziło tak? Nie. To na pewno nie jest to. Tak, może... A, to daje 2 obrażenia. A, to daje też tyle samo. To daje 3, chociaż nie rozumiem czemu. Może to jest jednak za trudne dla mnie. Ciekawe, te karty są niedostępne, to jakby. Nieważne co zrobię, po prostu patrzę, czy nie da się ich ruszyć. Nie wiem, to jest dla mnie niezrozumiałe trochę. Dobra, wiecie co, pozwólcie, że po prostu to przeszukam sobie już na spokojnie. Energia mi się kończy, czuję, że to po prostu już nie mam weny, więc tak. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, mimo tego, że był taki trochę ciapowaty, w gorszej formie i tak dalej. I tak, w następnym obiecuję, że już się poprawia, a póki co to tyle, więc trzymajcie się i hej.